Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Beam NG Drive. No i dzisiejszy film dotyczy mapy, która dość niedawno powstała. Jest to mapa Polski, kolejna mapa wzorująca się na Polsce. Jest to, zakładam, jakiś region. Po samej nazwie można to wywnioskować, myślę. Jest to Stanowice region. Tak, szczerze, jeśli chodzi o kościoła, ta mapa jest naprawdę słaba. Jest troszeczkę dziwnych, śmiesznych takich niedociągnięć czasami, ale zobaczymy, bo ta mapa jest jeszcze w beta wersji oczywiście. Raczej nikt normalny by czegoś takiego jeszcze teraz nie wypuścił. Liczę, że twórcy są normalni. I tak, wszędzie mamy to samo zdjęcie, nieważne czy Highway, czy Smolvice, czy Braniewo, czy Stanowice. Lećmy na domyślny. Grywałem sobie na tej mapie, nie powiem, że nie. Kilka razy na pewno sobie paliłem, nie wiem, żeby sprawdzić jakiś nowy mod na samochód czy coś. Tak od razu po zainstalowaniu to raz grałem i to była wersja jeszcze tylko 0.4 chyba. Teraz jest wersja już 0.8. Podlinkuję wam tą mapkę w opisie, możecie sobie obczaić, tam są aktualizacje co jakiś czas. I generalnie z tego co się orientuję, gdzieś niedawno została jakoś tam doładowana, nie doładowana, tylko dodana jakiś highway, co przed chwilą wyczytałem jako spawn. Features, working AI, dobra, czyli że jest tutaj wsparcie dla AI, świetnie. Też opiera się między innymi na modelach z ETS-a dwójki. No zdjęcia nie zachęcają tak szczerze do tej mapy. To wygląda jak wyciągnięte z jakiegoś potato komputera, tak lekko mówiąc, tak w sumie. Domki z tego co widzę są amerykańskie. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Jest to mapa Polski, zatem na co ona potrafi? Tak można by było powiedzieć o każdym modzie na samochód do BMW Drive, a nie wiem jak mapa może coś potrafić. Włożmy sobie to AI, sprawdźmy tutaj ogólnie optymalizację. Mamy tu jakieś znaki polskie, to są pierwszeństwa jakieś. 50 ograniczenie jest do prędkości, 30, no strefa taka no jest sobie. Tego nie było, pamiętam. Chyba. Działki to są prawdopodobnie, nie, co to może być? O kurczę, co to jest chodnik? Schodnik zrobiony. Smash Road. To nie wiem co to jest, nawet nie wiem. Farma truskawek, coś, cokolwiek. Ciosy krawędziki są też takie wysokie. Niepokoi mnie to strasznie. Podjedziemy w ogóle tym? Poczekajcie, spróbujemy. O kurde. No. O, podjechaliśmy, ale z ledwością. A, dobra. Dołki mamy. O, jest ich Grzesiu. Świetnie. O, tu też za ladą nawet tam stoi chyba. Nie, obok lady. Dobra, ale ważne, że stoi w sumie. O, przejście dla pieszy jest. O, ale gigantyczne też jakieś. To jest chyba coś w stylu łatki. O, jest i Skoda ZTS-a. Czy to jest Octavia. Dobra, tu mamy i kościółek. Bo ta Skoda stała pod kościółkiem. W sumie nie zauważyłem tego. O, jest i Grzesiu. O, tu są jakieś... To jest jakiś soundtrack tam był. Poczekajcie, sprawdzimy sobie. Grzesiu albo Rysiu, dobra. Nie wiem o co z tym chodzi. Nie kojarzę tego nagrania jakoś zbytnio specjalnie. 12 to jest chyba godzina ustawiona, ta to jest prawdopodobnie 12. Tak, to jest 12. Zrobimy sobie popołudnie, żeby to jakoś wyglądało. Ło, co to za wieżowce? Co jest? O, czekajcie. Chcę tutaj sprawdzić. O tak, wiecie co to jest? Co pomarańczowe? To jest no tekstur. To jest no tekstur. Najprawdopodobniej to jest no tekstur. Jak możecie zauważyć, to ta mapa ma wsparcie PBR. I jedyne co jest tu faktycznie PBR, to drogi. Te drogi mają PBR tylko dlatego, że to jest taka, że to jest tylko bardzo mocno rozciągnięta łatka na dziury z mapy Włoch. Tak, to jest właśnie łatka na dziury z mapy Włoch. I dlatego właśnie też nie widać tutaj dróg na tej mapie. Nie ma tutaj żadnej drogi, absolutnie, żeby wgrane były w materiał. Jako terrain tool, prawdopodobnie jakoś tak to się nazywało. I to jest naprawdę dziwne, w ogóle to jest jakaś fabryka. Ciekawe, jakiś maszt tutaj widzę radiowy. Co tam jest? Jest news, news. Okej, mamy i Skodę zaparkowaną. O Boże. Naprawdę. Chociaż po tym by ktoś mógł wnioskować, że te krawężniki są za wysokie, no. Giga like Polish car driving. Takie wysokie krawężniki, że urywa miskę olejową. Okej, drive away today. Co tam było drugie? Są jakieś reklamy angielskie. To jest chyba ETK. Lampy są też jakoś giga nisko. Nie wiem czemu tak jest. Bo tu to już w ogóle poszaleli z tymi krawężnikami. Już nie wiem jak tu wjechałem w ogóle. Jakaś wioska kolejna. Byliśmy w Stanowicach. To jest prawdopodobnie coś drugiego. Może na mapie się dowiemy. To jest Braniewo prawdopodobnie. Super. Super krawężniki. Co jeszcze możemy znaleźć w sumie ciekawego? Klima, a. Tu też klima, bo są skopiowane domki, okej. Są jakieś tu podejścia nawet, spoko.
Nie ma płotów absolutnie żadnych, to mnie martwi trochę. Patrzcie, co się dzieje, to się nie da nawet zaparkować na tym krawężniku. O, jest i parking lot jakiś, okej. Dobra, chciałbym wyjechać już z tego, z tej wsi. O, wyjechaliśmy już tutaj w takie pozamiastowe tereny, jest super. Okej, to generalnie drogi szybko tu zaczną znikać. Pokaż, jest to jakieś większe, o tu coś jest. Uuu, co tu za wytwór jest. Takie naciągane mocno to jest, tak szczerze. Zobaczmy tutaj, bo tu jest jakieś fajne jeziorko takie. Jest to kinda lepsze niż było, tak mi się zdaje, bo inny był skybox kiedyś. No pojedźmy w sumie w forest, w sensie to już takie leśne tereny są. I w sumie zobaczmy, jak tu lasy wyglądają, czy są latające drzewa jakieś. Ta mapa jest praktycznie płaska, o kurde. Ej, tu coś było. Wiecie, tam był jakiś samochód zatopiony chyba. Teraz sprawdzimy. Wow, czy to jest Autobello Piccolinia, tak? Zatopiony Autobello Piccolinia. Kręcimy tutaj. Bo tutaj jest taka giga prosta. I możemy rozwinąć wysoką prędkość. 155 na godzinę. 160. Nie no, ze 180 wyciągniemy na, myślę, chillku. Pewnie ściąga. Ale dojedziemy, myślę. A, na 180 na cirku. Teraz tutaj, zbliżamy się do zakrętu, ale mamy 180. A, bo rondo jest tutaj. O, dojechaliśmy gdzieś, tylko nie wykręcę. Ło. O, i tym sposobem znaleźliśmy się na obwodnicy. Praktycznie wyszliśmy z tego bez szwanku, bo samochód jest dalej naprawialny. What? Panie, nie pomyliło ci się coś? Skoda. O, ta Skoda nie ma kolizji. Okej, gdzie się stoi? Skoda nie lata, nie lata. Czy to jest znak stopu? Czy znak ustąp pierwszeństwa? Ej, nie no, to jest zabawne, ale wiecie jak można... Patrzcie widzowie, właśnie naprawiłem jeden z błędów mapy. Można to zrobić w ten sposób i życie staje się o wiele prostsze. To prawda, faktycznie to jest znak ustąp pierwszeństwa, jak widzicie. Tutaj jest taki długi słupek. No dobra, naprawiłem tą mapę. Dałem coś od siebie. Dałem po prostu pomysł, jak to można zrobić ten i tego easter egga, bo to, to kreatuje taki easter egg śmieszny. Czyli, że Skoda się zwaliła i chłop sobie stoi na poboczu i świetnie rozłożył trójkąt. I żadnych barierek tu nie ma ani nic. Z zakrętu sobie wypadniesz, to mają to gdzieś. Znajdą się po miesiącu dopiero. Okej, tu mamy drogi, czyli takie mościki tu są. O, widać te wieżowce stąd już. Przejechaliśmy spory kawał tej mapy. Aj, no kurde, słabo z tymi takimi zapadkami. Czekajcie, tu jest zakręt jakiś taki, trzeba trochę pnąć hamulcą. Okej, zakładam, że ta obwodnica gdzieś tu wokół mapy i prowadzi. Stacja benzynowa jakaś i jest to na The Online, czyli tak jak na Polish Roads. Jeszcze, czy bardzo dawno temu, dość niedawno w sumie temu. Okej, jest Convance. Na Polish Roads nawet były podmianki tutaj, w ogóle, aha, w stylu TSA, czyli parkujesz sobie ciężarówkę, okej, a to jest git akurat. Mapa jest bardzo płaska ogólnie. Można by tu bardzo nieśmieszny żart przytoczyć, do słowa płaska. A już jesteśmy obok tych wieżowców w sumie. To są prawdopodobnie stanowice. O, wow, ej. Czekajcie, to nie było planowane. Ale już chciałem jedną rzecz zrobić. Chciałem zobaczyć, czy są dwa kościoły połączone. Tak, są dwa połączone kościoły. Wow. Tutaj jest jakoś tak nisko bardzo. Zresztą to jest normalne w Polsce, że niektóre wiadukty są bardzo nisko. Dobra, zjedźmy z obwodnicy, bo w sumie jest strasznie tam, nic się nie dzieje. I podjedźmy sobie pod obwodnicą. Fajne dźwięki są tu pod spodem, jak ten ruch jeździ. Tak, ta mapa chyba nie ma żadnego ambientu załączonego jakiegokolwiek. Nie wiem, czemu ja tylko kliknąłem. Tutaj chyba nic się ciekawego nie znajduje. O, tam była jakaś taka zapaść. Nie zapaść, tylko po prostu mogłeś sobie wypaść jak chciałeś. Okej, to jest już taka bardziej krajóweczka, trochę nierówna, ale jest to spoko, bo krajówki są niektóre takie nierówne. A właśnie, dziadek mówił, żeby zbytnio mocno nie hamować starymi autami. Okej, dojechaliśmy tego ronda, w którym wcześniej wypadliśmy. To jest jakieś centrum handlowe prawdopodobnie. Tak to wygląda, że to jest taka improwizacja jakiegoś takiego, nie wiem, domu, może to jest jakiś po prostu dom handlowy. O, ale to jest klakson świetny. Rondo jest jajkiem strasznym dalej, z tego co widzę, bo robiłem shorta na tym rondzie i widzę, że to rondo strasznie jest dalej właśnie takie jajowate. Podjedźmy w sumie tutaj. To jest dość sporo miast, chciałem zobaczyć, czy to wszystko działa. W jednym filmie ciężko będzie to zmieścić. Ło, panie, co to było? Ale tu jest giga wąsko. No, strasznie wąsko to jest jakoś. Czemu to jest do 30? No dlatego, że jest tak wąsko. Dobra, ja widzę AI tu nawet szybciej jedzie niż 30, więc... no dobra. O kurde. Dobra, wiem czemu 30 się już tu jedzie, bo można z zakrętu wypaść bardzo łatwo. A, bo to jest na obwodnicę wjazd, a to ja nie chcę.
A, tutaj ten ziomek Skodę zepsuł sobie, tak? Ta, witaj. Skybox się tu definitywnie zmienił od ostatniego czasu, więc jest lepiej o wiele. No i tu podjeżdżamy też pod obwodnicą. Także jest fajnie. Trochę zwolnijmy, bo możemy wypaść łatwo. Okej, dojechaliśmy tutaj do tej stacji. Prawdopodobnie z tej miniaturki słynnej. Czemu diesel jest zielony? Przecież diesel nigdy nie był eko. A dobra. Jedziemy. Jedźmy tędy, zobaczmy dokąd dojedziemy w sumie. Bo tak szczerze nie wiem, gdzie są jeszcze jakieś inne miejscowości. Teraz sobie przelecimy po wszystkich spawnach i zerkniemy, jak to wygląda. Jesteśmy jakiś, nie wiem, jesteśmy w podporządkowanej. Jak ty chłopie jedziesz? A, dobra. Tu mam jakąś drogę taką, poza, no, offroadową. Okej, to jest taki wjazd. Się może AI bugować, szczerze. Okej, to jest takie skrzyżowanie, jest okej. Okej, takie coś jest też polskie, bo dużo takiego czegoś jest w Polsce. Nie wiem, czemu ten typ jedzie tutaj, ale nie wnikam w to. Dobra, tu chyba nie ma sensu jechać, chociaż nie, możemy zobaczyć, bo... A, my tu byliśmy już dzisiaj. Pojechaliśmy tutaj, dobra. To w takim razie wracamy. Zobaczyć, co robił offroad. Znaczy, co jest na offroadzie. Okej, czy jest tu jakkolwiek nierówno? Nie, to w ogóle nie jest nierówno. I co jest? To nie jest nierówno. W ogóle przypomina mi to City Car Driving, bo tam też są takie offroadowe tereny, jak się jeździ na Starym Mieście. No, tak, takie coś jest. O, są jakieś samochody. W lesie ukryte. Kurde, nielegalnie. Po cenie zapłacone pewnie i się chowa. Okej, to są jakieś rozwidlenia. No, rozwidlenia. Możemy jechać dalej, albo przejeżdżamy przez kierowkę. Dobra, jedziemy dalej. Jesteśmy gdzieś na jakichś truskawkach. I czereśnia. Kolejne rozwidlenie, no, trzymamy się prawej strony. A i dojeżdżamy do Stanowic, tak? No, do jakiejś wiochy przynajmniej. Super, o, ile tu grześ jest, co jest? O, jest i koparka z ETS-a, super. Gdy nie wiem, po co takie coś wprowadzać, jaki to ma sens, takie przyczepy, czy znaczy, takie naczepy ze Skodami. Tu coś jeszcze jest, nie, giga wysoki chodnik, a, on tam dojeżdża do tej drogi, dobra. Okej, to jest dość truskawek dojazd, czyli... Boże, witam widzowie, to jest Polska, to nie jest Utah. No wersja jest 8.08, zakładam, że po prostu to jest naprawdę początkująca wersja, że twórca po prostu jest w Polsce początkującym i on rozpoczyna pracę nad jakimikolwiek mapami. W tym filmie załączyłem kilka tipów, jakby ktoś coś tam chciał się posłużyć, to tam można jak najbardziej. Coś tu jeszcze jest w sumie? Dokąd to mnie doprowadzi? A, to jest ta wiatka z tą rzeką. No to jest giga naciągane, tylko szczerze to wygląda tak, jakby było zrobione tylko po, po ten most, żeby tu był. Tak to wygląda, ale... A mój... O jest... Może gdzieś coś jest ukryte w tej wodzie w sumie. Może tak być, tam jest jakaś skała. O, jest PBR drzewa, to w sumie też nie zauważyłem, ale... Ty, nawet lampy przeżyły, dobra. To jedziemy dalej. Nie no, rally time jest tu jak najbardziej spoko. Żeby zrobić jakieś takie mocne. Quick travel, zobaczmy czy wszystkie spawny działają. Okej, rozpijmy się tu na parkingu. To jest okoliczności, tutaj są fabryka. Tak, tu byliśmy już dzisiaj. To Czełnawic, zobaczmy gdzie jest Czełnawic. Okej, tu też byliśmy. Tutaj jest obok słychać nawet tą muzykę tam nieco. To jest forest, a, czyli tutaj byliśmy. Ej, zwiedziliśmy całą tą mapę. O, jest i highway. No, nie jechaliśmy. Chyba nie jechaliśmy, albo byliśmy tu? Możliwe, że szybko tu przemknęliśmy. Smolwice. Where is Smolwice? Tu nas chyba nie było. Tu jest jakaś impreza w ogóle, co jest? Impreza, gdzie się imprezują, dobra. Tu... Co to jest? Gdzie się zbiera truskawki? Prawdopodobnie. Okej, to jest jakiś tor nawet do driftu. Do driftu ciężko rzec, bo normalnie cały czas mi opony tu siadały. Tu chyba nas nie było, tak szczerze wam powiem. Nie kojarzę tego miejsca, żebym tu dziś był na tym odcinku. Świetnie, Stanowice. W Stanowicach byliśmy, to jest nasz spawn domyślny. I tu się zrespiliśmy. O, grill tu jest nawet. Ej, spoko grill, ciekawe z jakiej jest mapy. Chętnie byśmy go zgarnęli do naszej. Taki nieśmieszny żart, lecimy next. Store. Czyli tutaj. A, to jest ten dom towarowy. O matko, co tu się wydarzyło? Ach.
Dobre pytanie. To są wszystkie spawny, jeśli chodzi o całą tą mapę. Mój głos się już gdzieś łamie, więc będziemy powoli kończyć ten film. Mam nadzieję, że nam się spodobał. Mam nadzieję, że za bardzo nie zhejtowałem tej mapki, ale z draga się prezentuje tak. No te łatki znikają z mapy. łatki na drogi. Drogi znikają. Zbliżyliśmy się 40 minutach, czyli prawdopodobnie 16 minut, jeśli luźne tu będzie. Prowizorycznie sobie tutaj staniemy. Nie mam zbytnio żadnej scenki na zakończenie, więc coś tutaj się za chwilę rozbije. A ja was zatem żegnam, widzowie, mam nadzieję, że wam się film spodobał. Coś tam obok opisu oraz pod opisem, nad opisem też możecie coś zostawić. Wbijajcie na Discorda, na społeczność na Discordzie, na kartę społeczności na kanale. No, trzymajcie się, cześć!